Nazywam się Andrzej Jeldzanowski, jestem profesorem zoologii, który zajmuje się również etyką. Proszę Państwa, zwierzęta futerkowe to są inteligentne, wrażliwe ssaki, których potrzeby i doznania są w pełni porównywalne z potrzebami i doznaniami naszych kotów, psów czy fretek, które nam towarzyszą w życiu. Trzymanie takich zwierząt na drutach w małych klatkach, zabijanie lisów przez wkładanie elektrody do odbytu i zamykanie obwodu przez przykładanie drugiej elektrody do pyska, to jest podłość, która zaprzecza rzekomo niezbywalnej godności ludzi, którzy pracują w tym brudnym, krwawym przemyśle. Hodowla zwierząt futerkowych powinna być jak najszybciej zabroniona w Polsce, podobnie jak to ma miejsce w kilku innych krajach Europy czy Unii Europejskiej, między innymi w Anglii.